Zapraszam na film www.domza150000.pl. Zapraszam również na udział w konkursie, który organizuję do zgarnięcia 100 tysięcy złotych, równowartość 100 tysięcy złotych, tak więc gra warta świeczki. Szczegóły są na moim forum, czyli forum.domza150000.pl w temacie, gdzie są realizacje mojej firmy, czyli domza150000.pl i tam jest temat dziennik budowy z Kalisza. Tam jest dokładnie napisane, o co kaman w konkursie. Zapraszam, namawiam, warunki są proste. 100 projektów w puli, jeden z Państwa ma okazję zgarnąć równowartość nagrody 100 tysięcy złotych, czyli usługa mojej firmy wraz z materiałem na budowę tego domu do stanu surowego, otwartego. Wszystko zależy od Was tak naprawdę. Teraz karty są po Waszej stronie. Zapraszam i dzięki, spadamy, bo zobaczcie, co się dzieje. Siemano, przy poniedziałku następnym. Przed 6 parę minut, po 6, przepraszam, zaczynamy. Zaraz Kacper leci po 6 gładkie, żeby skończyć zbrojenia do wieńca i brakującą ilość bloczków, bo 400 zamówimy, a pójdzie z 450, może nawet nie. Policzymy, ile brakuje, żeby przywiózł dokładnie tyle, ile trzeba. I w dniu dzisiejszym plan jest taki, że w pierwszej kolejności muruję tą ścianę. Jak ja wymuruję tą ścianę, to chłopaki będą szalowali już trzpienie, czyli tego trzpienia i tego trzpienia, który będzie w tej ścianie, która będzie za chwilę wymurowana. I dzisiaj zalewamy trzpienie jak najszybciej, żeby późnym popołudniem rozszalować już trzpienie i żeby całość dzisiaj jeszcze zaizolować przeciwwilgociowo. Środek ten, który mamy od adw.com.pl, nadaje się do tego, żeby wilgotną powierzchnię można było pomalować. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, bo nie ukrywam, że chciałbym to zrobić, żeby jutro móc się zabrać za izolację termiczną, ale wszystko to jest takie na granicy w tej chwili czasowo. Zobaczymy, jak będzie z czasem, jak szybko uda nam się wymurować, bo myślę, że do godziny 12 będę miał po murowaniu. 12. Zobaczymy. Niemniej jednak zaczynamy kolejny tydzień. Jeszcze sprostowanie odnośnie zabezpieczenia papy. Tak jak widzieliście, sypiemy piaskiem. Oczywiście sypiemy piaskiem w momencie murowania ścian nośnych na kleju i ewentualnie przed zalewaniem betonem towarowym z gruchy. Tutaj, jak widać, jeżeli jest to ściągnięte na bieżąco, zobaczcie, jest idealnie, nie ma żadnego problemu z tym. A deska, która jest kładziona, ta, która była kładziona, zwróćcie uwagę, że ona była kładziona na styropianie. Ona fizycznie ma zabezpieczyć styropian przed ewentualnymi fizycznymi uszkodzeniami i przed spadami kleju i tak dalej. Ale to deska będzie później na styropianie, tu natomiast nie sypiemy piaskiem, bo takiej potrzeby nie ma, bo zgarniamy wszystko na bieżąco. Drodzy Państwo, zaglądamy sobie do naszej cudownej lodóweczki z rana. Minus 40 stopni nas spotkała takie coś. Czyli powiem Wam szczerze, boję się Kalisza, bo mam już 12 butelek wódki i wiele innych alkoholi. Jak nas odwiedza wiara, to nam zostawia. My, tak jak wielokrotnie mówiłem, jesteśmy osobami niepijącymi, niemalże abstynentami, ale dziękujemy. Na pewno się to przyda w dalszej części naszych prac, bo oczywiście doceniamy to i tak dalej, fajny gest, ale te gesty, które nam zostawiacie, prezenciki, tak jak widzieliście, one nam pomogą w załatwianiu wielu innych rzeczy tu na miejscu, czyli na miejscu, gdzie nas nie zna nikt w hurtowniach, w składach i tak dalej. A wiecie co, ta przysłowiowa flaszeczka potrafi zdziałać jakie cuda, jeżeli się gdzieś idzie i się nie da na przykład przywieźć piasku od ręki, ale jak idziemy z prezencikiem, to coś tam się zawsze da zakombinować wtedy. I dziękujemy Wam bardzo. Niemniej jednak, tak jak mówię, Kalisza się boiły, bo tyle wódki, co my tu mamy, to ja w 10 lat nie wypiję z chłopakami. Fajny gest. I proszę, żeby w komentarzach ten ktoś odpisał, odpowiedział, kto to był. Jeszcze krótka minutka z Waszego życia na ten temat, co dostaliśmy przed chwilą. Chyba jest to wyrób własny jednak, który się zwie Jackshot. Cokolwiek to znaczy, mi to nic nie mówi, bo ja mówię, ja nie piję alkoholu mocnego w ogóle, ale fajnie, pewnie jest to wyrób własny. Ciekawie Wam powiem, się zaczyna tutaj robić. A wracając już do samej pracy, to kontynuujemy murowanie. Nie wiem, jak dzisiaj będzie z materiałem, bo dzisiaj jest poniedziałek. W niedzielę wiadomo, że nie kręcimy, odpoczywamy. Ja zrobiłem w ciągu
doby. Skończyliśmy w sobotę o godzinie 15, a w myśli Bożu byłem o 18.30. Tak, aby w dniu wczorajszym po obiadku wyruszyć z powrotem tu do chłopaków. Zjeżdżamy kolejny raz za 2 tygodnie, bo mamy gdzieś spływ kajakowy tam u nas na weekendzie. Nie byłem w życiu jeszcze na kajakach, tak więc z czystej ciekawości. A ciekawi mnie, bo u nas jest gdzie popływać. Trasa ma z 8 km, myślą się płynie, czyli naszą rzeką myśliborską. I ciekawe, fajnie może być, bo jest po drodze dużo przeszkód. Ale tak sobie teraz myślę w mojej główce małej, że ciężko może być, żeby jutro zacząć izolację termiczną i chyba jednak zaczniemy ją pojutro, a jutro dwukrotnie zaizolujemy środkiem po prostu i tyle. I chyba jutro, żeby też nie marnować dnia całkowicie, to zorganizuję już piasek zasypowy jutro, żeby tu wszystko przytargali nam. Lecimy. Low. Kurde, nie wiem czy zdążę. Nie ma, pojechał. Ale akcję widzę z chwilą z kawą. Kogut pojechał do hurtowni. Jakiś typ podbiega. Taki wyszczelony. Chodzi tu do mnie i... Ja wam pokażę. I tam kurwuje. Ja wam pokażę. Tu nie wolno domu budować. Coś tam. Narkołyk jak cholera jakiś. Ja mówię, idź mi stąd, zakaz wstępu tu jest. Ktoś tam się poburzył, poszumił i rowerem uciekł. Czup jakiś. Narkołyk. Naćpiał się. I mu się chyba film popierdzielił. Miał słabą fazę. Ale szybko prysnął. Taki Lucky Luke trochę, wysoki, chyba z głowy wyższy ode mnie. Dobry agregat. Kawa tylko stał, łacha cię ognął z boku. A ja akurat baterię zmieniałem, cholera i... Oj, Boże, Boże. Może to był konserwator dobytków jakiś. Tu są nieraz takie strupy. O! I te strupy potem kłamią nam. Dobra jest. Ty, ale górala miał ekstra, nie? Miał górala dwuśladowego. Gdzieś z odzysku widać. Szybka akcja, taka... Zeskoczył z tego roweru. Tak nawydrywali do mnie, ale szybko zwątpił i spierdzielił chłopak. Może nasz widz jakiś niespełna rozumu. I zobaczcie tu jaka sytuacja. Bloczek taki się trafił, że idzie łukiem w ten sposób. Cześć prezes. I ten. I tu. Czyli ja sobie takiego w tej chwili biorę i obracam go po prostu. Bo kłamie sznur znowu. I podbije sznur i już ni cholery nie wyjdzie poprawnie. Mimo tego, że to było
parę milimetrów zaledwie. Mamy parę minut po godzinie 8, ściana gotowa, startuje na tom. Odwiedził nas dzisiaj z kawą pan jeden i usługę wykonania instalacji elektrycznej dla całego domu, dla honoraty, daje za darmo. To jest Szatkowski. Szatkowski www.szatkow.si. To jest ta firma i on działa gdzieś tu z okolic Konina chyba. Jeżeli będziecie z okolic Konina szukali instalacji elektrycznej do domu, chcieli zrobić, to wejdźcie, powołajcie się, że jesteście ode mnie. Na pewno będzie w dobrej cenie zrobiona. Tutaj natomiast honorata tylko kupi materiał potrzebny do instalacji. Oczywiście zaproponuję jej tam kilka rozwiązań, tak? Od niej tylko i wyłącznie będzie zależało, jak sobie zrobić. Czy podstawowe, najzwyklejsze, czy inteligentny dom. To, co sobie wymyśli, to jej zrobią. Firma, ta, którą wymieniłem, honorata tylko musi kupić sobie materiał. Tak więc fajny gest, naprawdę. Szatkowski. Tyle. 605-98-91-91 komóreczka. To tyle w kwestii ogłoszeń parafialnych z rana. A my startujemy tutaj z tą. Doprowadzenie świeżego powietrza do kominka będzie tu gdzieś. Nie wiem, czy jeszcze z tej puszczy, czy z tej ławy, stopy kominowej, zobaczę. Ale będzie tutaj, w tym miejscu, w tej ścianie. I zrobię troszeczkę wyżej niż tu, czyli żeby była pod samym chudziakiem. Czyli będzie trochę wyżej niż to. Albo nie, nawet zrobię tak jak tu, z uwagi na to, że tutaj jest... Trzeba będzie wzmocnić to w tym miejscu, bo będzie nad rurą 160 bardzo mało miejsca na górze. Tak więc zrobię dokładnie tak jak jest tutaj, tylko że będzie to zrobione tam, w tamtym miejscu. Właśnie zapadła decyzja taka, że jednak mamy zrobić 5 war z decyzją kierownika. No i tak musimy zrobić niestety. Ale tu nam trochę to pokrzyżuje z uwagi na to, że materiał. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy sobie ogarnęli wcześniej. Trzeba będzie w międzyczasie jeszcze ogarnąć 100 bloczków z hakiem na jeszcze jedną warstwę, ale pierw zrobię to, co jest, czyli ta warstwa, to do końca, co widać tu, ta ściana frontowa, i potem pojedziemy gdzieś skołować materiał. Tylko tak informacyjnie w tej chwili. Z uwagi na to, że jeszcze będzie jedna warstwa jednak ostatecznie, stwierdził kierownik, że jest zbyt dużo humusu, że później nie będzie co z nim zrobić. Okej, robię jeszcze jedną warstwę. Ja natomiast twierdzę, że go zabraknie. Ale to koniec tematu jest z tym związany. Ale z uwagi na to, że jeszcze jedna warstwa jest, ja tutaj wolę, bo tu będzie łatwiej, prościej, szybciej, krócej. Cyk, tu zrobię podejście do kominka, do powietrza. Z uwagi na to, że będzie jeszcze jedna warstwa, czyli tą warstwę usuniemy, któregoś z bloczków, i zrobimy taką samą sytuację jak tu, z tymi. Po prostu i tutaj puścimy ją, w tym miejscu. Będzie krócej, troszeczkę taniej, bo będzie tylko prosta, tu trzeba byłoby kolano, cyk. Tak więc tak zostanie tutaj zrobione. Kacper pojechał po bloczki jeszcze do hurtowni. Dzisiejszy film postaram wam się wrzucić dzisiaj, żeby była ciągłość jednak codziennie. Dzisiaj, ale wieczorem. Zobaczę jak pójdzie upload. Dlatego, bo dzisiaj jest plan taki, żeby wymurować. No jeszcze dochodzi to jednak 100 parę bloczków dodatkowych, niezaplanowanych, i z uwagi na to sobie dzisiaj chcielibyśmy jeszcze raz RW zaizolować. Przed chwilą był u mnie przedstawiciel adw.com.pl i jest kwestia taka: jednokrotnie izolujemy, robimy podkład, czyli jako gruntujemy środkiem RW 1:1 zmieszanego z wodą całe bloczki i całe stopy kominowe. Natomiast w dniu jutrzejszym z samego rana nakładamy środek BW z tego samego producenta na całość, na razówę,
i w zależności od pogody po 4-5 godzinach zostałem zostałem tak poinformowany, że spokojnie przy takiej pogodzie po 4-5 godzinach będę mógł jechać drugą warstwę, która po następnych 5 godzinach będzie już suchutka, nadająca się do tego, żeby kleić styropian. Ale to już chciałbym jutro przykleić jeszcze izolację termiczną, ale zobaczymy. To już zadecyduje to, jak będzie wyglądał środek izolacyjny, czyli hydroizolacja, jak będzie wyglądała. Czy już zdąży wyschnąć na tyle, żeby można było to robić. Bo styropian będę kleił na klej z puszki, z pistoletu. Przy równo wymurowanej ścianie wychodzi trochę taniej, niż jakbyście to mieli robić normalnie, tradycyjnie na kleju mieszanym w wiaderku. A szybkość wykonania tego jest w ogóle już nieporównywalna. Dlatego staram się nie nagrywać tego, co już było ostatnio nagrywane, czyli murowania w dużej ilości, żeby nie tracić materiału, żeby nie był znowu 2 godziny i żeby głównie nie było na materiale to samo. Żartowałem. Kawa już się zląkł. Gotowe mamy 5-4 warstwy i teraz piąta, czyli znowu od narożników zaczynamy po 2 bloczki we wklejkę. Po jednym właściwie wystarczy, ale do oczka znowu trzeba do niwelatora. Elektryk, który był rano, o którym wam wspominałem, przywiózł od razu przewód, żeby nie robić tak jak ja robię z PCV-ki, tylko poprosił, żebym mógł wstawić to do przycisku, później kabli, i tak oczywiście zrobimy. I kawę kawie przywiózł. I nam, mi też, i kogutowi też. Aha, taka luźna propozycja jest na chwilę obecną, niezobowiązująca, że na niedzielę, ja dzisiaj jak będę miał chwilę, ogarnę, zobaczę z tym paintballem, co podesłaliście tutaj w Kaliszu, jak wygląda, że propozycja jest taka luźna z naszej strony. Nas trzech, czyli mój team, i jak chcecie z Kalisza, osób z okolicy, 3 osoby, skumajcie się, albo macie paczki, to byśmy zagrali team Łukasza kontra wasz team, ale ten, żeby było uczciwie, takie osoby, które w paintballa nigdy nie grały. To jest moja prośba taka, że będzie wtedy fajnie, wesoło, pewnie śmiesznie. Tak więc zastanówcie się, ja dzisiaj telefonicznie będę dzwonił, zobaczę, jak w ogóle to u was tu wygląda. Nie wiem, czy tu, czy wszędzie wygląda tak samo, bo nigdy nie byłem, tak jak wspominałem, na paintballu, ale może być w niedzielę wesoło. 4 narożniki ustawione, wysokość, poziom co do milimetra. Oczywiście tak jak było widać wczoraj, dziś zresztą też. Tutaj już do narożniczka lecimy. No i tyle, dodatkowe 2 godziny roboty po prostu, no ale trzeba zrobić. Trochę to komplikuje odnośnie izolacji termicznej, bo byśmy kładli styropian na boku, a będzie trzeba go prawdopodobnie docinać i kombinować. Do drugiej. Mamy zrobione 3 ściany na gotowo. Ja jadę teraz skołować trochę żwiru, żeby na trzpienie zalać. Natomiast kawulec jedzie tam ostatnią warstwę. Niestety nie chce kamery, namawiałem go na siłę, nic na siłę. Dzisiaj jeszcze zalejemy na pewno trzpienie i raz pojedziemy RW, czyli grunt czarnym, ale nie mamy aż takiego ciśnienia, żeby murować już dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie czas, oczywiście wymurujemy, ale nie ma takiego aż ciśnienia, żeby murować stopy dzisiaj, bo nie muszą być one zrobione na jutro. Najważniejsze, żebyśmy na zewnątrz mieli jak najszybciej zrobione izolację hydro, żebym sobie mógł robić termo, a w tym czasie w środku kawulec wymuruje ewentualnie. Chyba, że będzie dzisiaj czas, zobaczymy jak będzie to wyglądało. Na bieżąco zrzucana jest zaprawa przy fugowaniu, już na gotowo oczyszczona, tak jak tu w środku. Pokażę wam na koniec mur, to będziecie w szoku, jaki on jest pierdzielony, nierówny. Tym bardziej, że bloczki, które kogut był zamówić, to przywiezione są i są inne wymiary. One mają 25 cm, praktycznie każdy jeden szerokości. No i są takie jamy, że głowa mała w środku, na zewnątrz jest natomiast równiutko. Kawulec muruje, resztę mamy pofugowane, wszędzie prawie pofugowane, a ja w tym czasie zrobię szalunki do tego, blaty. Z materiału oczywiście, który tu mamy. Niestety jedna strona będzie fajnie, ale druga będzie lipa, bo
W środku strasznie jest krzywo. Nierówny materiał i nie dojdzie wszędzie, no ale trudno. No. Tego już nie przeskoczymy niestety. Wkręty z demobilu. 7 dych. Minimum musi mieć, dobra. Tu będzie. 70. Tu żadnego parcia nie będzie praktycznie, bo to tyle betonu to jak nic. Chyba dam na jedną szpilkę nawet, może na dwie. Zobaczymy zaraz, jak wyjdzie w praniu. U nas jest dzisiaj po prostu pogoda jak w piekle, jest tak gorąco dzisiaj. Jak tam kawulec murowanie? Co? Fugujesz? Fuguj. Przesadziłem. Film rzucę wam jutro o 11:00 się tradycyjnie upublicznie, a dzisiaj będzie można go obejrzeć przedpremierowo na forum, będzie link. Taki oto blat. Pam para pam. I 7. I takich potrzebuję jeszcze 3 sztuki blatów, żeby zrobić. Nie mamy ze sobą szpilek, żeby to ściągnąć szpilkami, więc zrobię inaczej. Góra jak widać jest tym ściągnięta ściskami, a dół zostanie tutaj zablokowany w ten sposób. Poszła opona. I tu będzie wciśnięty na hama. I tak będzie wypływało niestety, bo jest krzywo od środka. Co kawulec? Nie wiem, zrobimy pełną betoniarę. Wystarczy pełną. Damy radę.
Trochę dzisiaj się pozmieniały plany. No ale już. I tu już dalej nie dojdzie. Zobaczcie, jaka jest. O, macie tu przykład. Jak jest nierówno. I z tej strony to samo, cyk. Tak to wygląda natomiast od środka. Aha, teraz jest jeszcze kwestia taka dyskusyjna tej izolacji przeciwwilgociowej na dole w trzpieniu. Ja zostawiam, to jest skonsultowane. Jeżeli uważacie, że nie zostawiać, to jest naprawdę decyzja wasza, kierownika budowy, czyli tu mam ławę fundamentową, z której wychodzą trzpienie, zbrojenia. I tu w tym miejscu, jak widzieliście, dałem izolację. I teraz jest kwestia taka. Mnie do tego przekonał konstruktor, który mi zaprezentował w specjalistycznym oprogramowaniu, jak pracuje słup. Czy ta izolacja w tym miejscu była, czy jej nie było, słup pracował niemalże identycznie. Nie było dużych odchyłków. Ja zostawiam, bo taka powierzchnia 24 na 24 cm wbrew pozorom podciągnie sobie pięknie, kapilarnie wodę na całą wysokość słupa. Niestety. Kurde, z młotami. Teraz mogę lać, mogę obstukiwać, będzie ok. I w tej chwili idę zrobić w identyczny sposób drugą. Oczywiście tutaj jeszcze trzeba włożyć strzemiona, no i przedłużyć pręty. Po 60 zakład musi być minimum, żeby jeden pręt na drugi nachodził po 60 cm. I tyle. I będą wystawały tylko 4 nowe pręty z tego wszystkiego. Skołowałem 50 kg żwiru dosłownie za złotówkę. Bajera poszła, no pozytywna akcja była. Wytłumaczyłem do czego, uwierzył i dał. A tu jeszcze, czyli tu pierwszy musi kawulec wymurować. Dobra, a ja tymczasem między lasem zadzwonię po piasek zasypowy. Zobaczcie, mam szpilki, ale są szpilki za krótkie. Niestety. I teraz ze szpilkami jest kwestia taka. Jeżeli byście chcieli dać szpilkę samą, bez osłony w środku, bez rurki szalunkowej, czy też, nie wiem, jakiejkolwiek innej rurki, żeby później zdemontować tą, to jak ją zalecie w betonie, na drugi dzień jej nie wyciągniecie. I trzeba będzie ją obcinać po prostu i tyle. Można to zrobić z gładkiego pręta, ale wtedy trzeba mieć żabki. Bo gładkiego pręta spokojnie wybijecie na drugi dzień. Jeszcze. Gładkiego oczywiście, bo żebra już nie wybijecie. Mam żabki chyba nawet, ale nie mam klucza do nich. Takie żabki. To są żabki na gładkiego pręta. Czyli z jednej strony gładki pręt zblokowany, z drugiej przekładacie przez gładkiego pręta, naciągacie i trzyma, ale przy szóstce nie trzyma niestety. Trzyma przy dziesiątce gładkiej, przy ósemce. Przy żebrowanej oczywiście trzyma, no ale żebrowanego już na drugi dzień nie wyciągniecie. Dlatego zrobię tak jak jest. Tam też będzie dobrze i prosto i szybko. Mamy wycięte. W tej chwili zostanie podszalowane. Tutaj zostanie podszalowane deseczką. I dopiero na deseczkę będzie zaprawa, pręt. Wcinka będzie w górnym bloczku. Trzy pręty tak samo. Kończy mi się bateria niestety. Chcę jeszcze na koniec dzisiejszego dnia nagrać coś. Tak więc... Ahoj! Godzina 17:17. Zobaczcie, co się dzieje.
To jest po prostu niemożliwe. Zostało nam 5 bloczków dosłownie i zostało nam szpienie zalać. Niestety nie zdążyliśmy tego zrobić. I najpewniej dzisiaj już nie zdążymy. To na razie. Enter 17, dzięki za info. Zdążyliśmy elektronarzędzia chociaż schować, a zobaczcie, co spowodowało 5 minut deszczu. Raczej burzy. Już dosłownie nie pada w ogóle. Chcielibyśmy to... Izoplast wytrzymał, ledwo, ale stoi. My zwijamy manatki. Zobaczcie, jak ten, co spowodowało, świeżo murowane przed chwilą było i jak, co z fugami się wydarzyło, jak fugi wypieprzyło. Tu chłopaki zrobili taki manewr, że tutaj jest zrobione w ten sposób, że w tym bloczku, w tym i w tym są zrobione wycinki, tak jak było robione to tam, z tym, że są wyższe, bo dotąd gdzieś jest zrobiona wycinka i na tej wysokości jest pręt. Trzy pręty jest zrobione dokładnie tak, jak było to tam. No chcieliśmy dobrze dzisiaj, niestety nie damy rady. Najpewniej, no na pewno nie damy dzisiaj rady pomalować. Zobaczymy jak, bo tam się robi biało trochę już. O, tam w ogóle już jest biało. I może się uda ten, może się uda zalać te trzpienie jednak, bo warto by było, znaczy warto by było. Zależy mi na tym z uwagi na to, że jutro będziemy mogli kontynuować pracę. Mamy 18 parę minut, mamy zalane trzpienie. Dowiązaliśmy strzemiona szybko, związaliśmy ze sobą. Pręty są do samej ławy, wyfugowane na zewnątrz wszędzie. Zrobiony przepust pod doprowadzenie świeżego powietrza do kominka. I znowu zaczyna padać deszczyk, czyli pół godzinki nam wystarczyło niepadającego deszczu. Mamy zrobione to, że jutro możemy sobie robić izolację, hydroizolację przeciwwilgociową, czyli rozcieńczone 1:1 RW środek izoplasta. I co? Tyle. Nie wykonaliśmy planu minimum niestety, bo plan minimum na dzisiaj to było dzisiaj zrobiona hydroizolacja, ale się niestety nie dało, jak widzicie. Czyli rano demontaż szalonków, tam gdzie na tamtym trzpieniu na zewnątrz wywaliło na dole 1,5 cm. Przy stukaniu, przy ręcznym wibrowaniu tego zagęszczeniu trzeba będzie to zdrapać jeszcze na świeżo, jak będzie beton wilgotny. Chyba że już będzie na tyle suchy, że trzeba będzie go fleksem mu pomóc. Ale wątpliwe przy takiej pogodzie, bo z betonowych bloczków sobie jeszcze pociągnę wilgoci odpowiednio. To tymczasem dzisiaj, czyli poniedziałek, mamy 7 dzień pracy tutaj na budowie. Na tą chwilę mamy w konkursie 15 osób zaksięgowanych. Nie sprawdzałem po południu. No i tyle. Na razie, uwa, do jutra. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.